witam na 43. zajęciach terapii tańcem. Dzisiejsze spotkanie zatytułowałam Wyrozumiałość i czułość dla siebie. To dzisiejsze spotkanie odbywa się w Dzień Matki i chciałabym te zajęcie zadedykować wszystkim kobietom, bez względu na to, czy macie dzieci, czy nie. Może jesteście osobami, które opiekują się rodzicami, przyjaciółmi. Może po prostu jesteście troskliwe względem swojego otoczenia. Może troszczycie się o zwierzęta, o przyrodę. W naszym życiu często pełnimy różne role. Czy to w świecie zawodowym, w życiu zawodowym, czy w rodzinie, czy wśród przyjaciół. Jesteśmy córkami, mamami, żonami, babciami, jesteśmy panowie, synami, ojcami, jesteśmy dziadkami, mężami. Dzisiejszy odcinek szczególnie dedykuję kobietom, natomiast oczywiście panowie, mam nadzieję, że również z niego skorzystają. Często jest tak, że będąc w jakiejś roli, bardzo się jej poświęcamy i może się zdarzyć, że o sobie myślimy na szarym końcu. A dzisiaj zapraszam Cię do tego, żebyś zastanowił się w ruchu, jaki jest Twój związek z samą sobą, z samym sobą. Ponieważ najważniejsza relacja, w której jesteśmy przez całe życie, to jest relacja z nami samymi. Ponieważ jesteśmy w tym ciele, z tą psychiką, z tą duszą, z tym sercem, od naszych narodzin, aż do naszej śmierci. Dlatego warto o tą relację zadbać. Czy traktujesz siebie dobrze, tak równie troskliwie jak otaczające Cię osoby czy Twoją rodzinę? W jaki sposób się do siebie zwracasz, tak o sobie myślisz, jak do siebie mówisz? Czy oceniasz siebie? Zapraszam do przyjrzenia się temu i zapraszam do zostania swoją najlepszą przyjaciółką, swoim najlepszym przyjacielem, który dba o nas samych najbardziej na świecie. Jeżeli masz ochotę podjąć tą refleksję razem z ruchem, to z pewnością będzie ona dla Ciebie pogłębiająca samoświadomość, rozwijająca Cię. Być może dotrzesz do pewnych emocji, może do pewnych wspomnień, może coś odkryjesz. Natomiast jeżeli masz ochotę wyłącznie potańczyć, to oczywiście do tego też Cię również zapraszam. Zacznijmy od tańca, tu i teraz. Jak zwykle, co tydzień stań w wygodnej pozycji. Połóż dłonie na ciało, tak żebyś mógł poczuć oddech. Skoncentruj się tylko i wyłącznie na oddechu, tak żeby Twoje myśli mogły ulecieć, a cała Twoja koncentracja była skupiona do siebie. Przywitanie, po prostu roztańcz się, pobaw się.
nie ruszaj. Tak, w swoim tempie. Kontynuując swój taniec, pomyśl o tym, jak w ostatnim czasie, w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach myślisz o sobie, jak siebie traktujesz, co robisz, jak to na ciebie wpływa. Czy jesteś szczęśliwa, szczęśliwy w swoim życiu? Co ci się przydarza? Jakich wyborów dokonujesz? Dobrze, czy wszystko jest w harmonii, czy może jest jakiś problem, jakiś zgrzyt, jakieś niezadowolenie, dyskomfort. Co ci pasuje w życiu teraz, co ci nie pasuje? Związkach.
swoim rozwoju. Pomyśl o tym, czy w jakiś sposób ranisz siebie, czy w jakiś sposób jesteś krytyczna, oceniasz siebie surowo, czy jesteś dla siebie nieprzyjemna, nieżyczliwa, zbyt wymagająca, zbyt wymagający. Czy utrudniasz sobie w jakiś sposób życie? Pomyśl, czy w jakiś sposób nie traktujesz siebie źle. No ale też pomyśl po prostu o tych sferach życia, tych przestrzeniach, gdzie jest ci po prostu źle, niekomfortowo, w których chcesz coś zmienić.
sobie czas, żeby zakończyć. Strzepnij te emocje, te wspomnienia, te myśli, skojarzenia. Teraz chciałabym, żebyś przeprosiła się za wszystkie nieprzyjemne rzeczy, które do siebie robisz. Żebyś przeprosił się za to. Żebyś okazał empatię, wyrozumiałość, współczucie. I żebyś się pocieszył, pocieszyła, ukoiła. Tak jakbyś przepraszała najbliższą przyjaciółkę. Pogodnej. Pomyśl o tym w tańcu, co robisz dla siebie dobrego, w jaki sposób o siebie dbasz, w jaki sposób zasilasz swoje akumulatory, co lubisz robić, że poświęcasz się z pasją, co cię odżywia, ładuje dobrą energią, co sprawia ci radość i szczęście, co sama sobie fundujesz, sam sobie fundujesz. Oh, man.
czas, żeby zakończyć swój taniec. I przed nami kolejny utwór, kolejna refleksja. Pomyśl sobie o tym, czego Ci potrzeba. Teraz, dzisiaj, jutro, w ostatnim czasie. Co potrzebujesz sobie dać? Co potrzebujesz sobie... Potrzebujesz przyjąć do siebie. Co możesz sobie dać w obecnym czasie? Może potrzebujesz kontaktu z drugim człowiekiem? Może potrzebujesz bliskości? Może potrzebujesz czegoś dla ciała? Może potrzebujesz wzmocnić swoje zdrowie? Kondycję. Może potrzebujesz relaksu, może potrzebujesz się pośmiać, może potrzebujesz kontaktu z przyrodą, ze zwierzętami, może potrzebujesz nowych myśli, nowych działań, pomysłowych tańców. Ostatniego tańca, wisienka na torcie. Tajec komplementów. Dzisiaj szczególnie dla Ciebie. Powiedz komplement sobie, swojej przyjaciółce. Colors.
czas, żeby zakończyć swój taniec. Jestem bardzo ciekawa, czy dzisiejsza podróż taneczna była jedynie taneczną, czy może również była to podróż w głąb siebie, swoich emocji i tego, co myślisz o sobie. Dziękuję Ci za Twoją odwagę, dziękuję Ci za Twoją otwartość. Mam nadzieję, że te informacje, które o sobie zdobyłeś, wzbogacą Cię i pozwolą dokonać może jakichś zmian, może delikatnych roszad w Twoim życiu, które spowodują, że będzie Ci po prostu lepiej. Będziesz szczęśliwszą kobietą, będziesz szczęśliwszym mężczyzną. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia na następnym spotkaniu. Jeśli zajęcia podobały Ci się, poproszę o lajka i zapraszam do subskrybowania kanału.